Piotr Woźniak dziś w strefie informacji lokalnych. Witam gości, a są nimi Tomek Chojnacki i Kasper Urbański z klubu motocyklowego WFM Słupca. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Będziemy mówić dziś na temat jubileuszu dziesięciolecia właśnie klubu WFM. Rozpoczęło się 10 lat temu. Jak to wyglądało? Troszkę historii na początek. No to wszystko zaczęło się w 2003 roku. Grupa przyjaciół, znajomych motocyklistów spotykała się. Zaczęła wyjeżdżać na wspólne wyjazdy, wspólne rundki, wspólne biesiady, kilka zlotów motocyklowych. Później powstał projekt stworzenia barw klubowych, tak zwanych pleców. To też doszło do skutku w 2003 roku. I tak to się zaczęło, tak formalnie powstały barwy i zawiązał się klub Wielkopolscy Fani Motocykli. 10 lat to już sporo czasu, w tym czasie wiele się wydarzyło. No właśnie, jakie akcje między innymi WFM Słupca organizował? Na początku, tak jak Tomek powiedział, była to grupa ludzi ciekawych świata, zakochanych w motocyklach, którzy chcieli razem jeździć, razem wspólnie dzielić pasję i głównie klub oparty był o wspólne podróże, wyjazdy na zloty, o wspólne biesiady. To było super, to było fajne, bo to byli ludzie, którzy ze sobą żyli i dzielili wspólnie pasję. I na tym to jest właśnie ta baza, na której powstał klub WFM Słupca. Potem jednak wasza działalność zaczęła się rozrastać, prawda? Zaczęła się rozrastać i to bardzo szybko zaczęła się rozrastać. Jesteśmy ludźmi bardzo aktywnymi i w pewnym momencie dotarło do nas, że motocyklizm to jest coś więcej, że klub, noszenie barw wymaga od nas większego poświęcenia niż tylko wspólna jazda. Klub zaczął angażować się w wiele akcji, wiele imprez, jeśli chodzi o miasto Słupca i nie tylko, bo działamy również poza granicami naszego miasta. Odwiedzamy szkoły, przedszkola, propagujemy bezpieczną jazdę, chcemy ukazać motocyklistę w pozytywnym świetle. Jesteśmy klubem zrzeszonym w Polskim Ruchu Motocyklowym wspólnie z tymi wszystkimi klubami, które również tam są zrzeszone. Przeprowadzamy coroczną akcję Parz Lusterka, motocykle są wszędzie. Głównie klub nie chce się skupiać tylko na tych wszystkich akcjach, chcemy również jeździć, żeby nie było, że jeździmy tylko do szkół i na festyny, ale to wszystko, co robimy, jest związane z propagowaniem bezpieczeństwa i kultury motocyklowej. Wspomniałeś, że przede wszystkim również jeździcie, no właśnie przez te 10 lat tych wspólnych wyjazdów było na pewno mnóstwo, jakieś takie najciekawsze spośród tych, które macie już za sobą? Oj, było tych wyjazdów mnóstwo. Jeden z takich najciekawszych wyjazdów, który w klubie jest bardzo często wspominany, to jest wyjazd do Karpacza. Tam było ponad 30 motocykli. Później Bory Tucholskie, Szklarska Poręba, wyjazdy nad morze, wyjazdy w góry. To co roku jeździmy w jakieś inne miejsce w Polsce. Oczywiście zahaczyliśmy również Mazury. Staramy się zwiedzać nasz kraj, jeździć gdzie się da, zwiedzać, poznawać kolejne miejsca. Fajnie nam to wychodzi, wyjeżdżamy wtedy całymi rodzinami. Jest ogromna ekipa ludzi, 30-40 osób, tak jak wspomniałem wcześniej. Jest super. W tym roku również można wspomnieć o tym, że po raz pierwszy została zorganizowana pielgrzymka do Częstochowy motocyklowa. To jest nowość w klubie. Tak, to była nasza pierwsza pielgrzymka motocyklowa. Przetarliśmy szlaki na Jasną Górę. Szczerze przyznam się, że naprawdę osoby, które brały udział w tej pielgrzymce, były bardzo mile zaskoczone. I tutaj nadmienić chciałbym również, że przez to zawiązała się, jakby tak powiedzieć, głębiej nasza współpraca z księdzem Jackiem Dzielem, ksywa Dzielu, który był takim naszym duchowym kapelanem podczas tej pielgrzymki. Myślę, że ta pielgrzymka wpisze się w nasz kalendarz taki coroczny i będziemy na Jasną Górę pielgrzymować co roku. A jakie kolejne plany, jeśli chodzi o następne wyjazdy, może jakiś wyjazd zagraniczny? Szykuje się w tym roku wyjazd zagraniczny. Kilku chłopaków, nie tylko z naszego klubu, ale również z klubów zaprzyjaźnionych, szykuje wyjazd prawdopodobnie do Chorwacji. Poza tym, jak zwykle, jak co roku będziemy zwiedzać nasz kraj. Mamy już w planach wyjazd w okolice Zielonej Góry. Obecnie klub Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca liczy około 30 członków. Dla tych, którzy chcieliby się zapisać, co powinni zrobić? Dla kogo to jest w ogóle klub? Takie motto, które kiedyś wyczytałem, pamiętam w jakimś historycznym świecie motocykli. Ja je troszeczkę przerobiłem po swojemu i brzmi ono: nieważne, co masz
pod siedzeniem ważne, co masz nad nim, czyli liczy się głównie to, co nosisz w sercu i jaką jesteś osobą, czyli nie zwracamy szczególnie uwagi na to, jakim jeździsz motocyklem, choć pod względem technicznym motocykl no, jest wymagany w klubie, jest wymagane prawo jazdy, czyli musimy jeździć legalnie motocyklem. Na co my stawiamy jako wielkopolscy fani motocykli? Głównie zaangażowanie w życie takie klubowe i chęć do wspólnej pracy, tworzenia jakiejś wspólnoty, jedności, do zamiłowania, do podróży, no i bycia z nami. No, nie trzeba być jakimś super, mega rajdowym kierowcą, nie trzeba mieć specjalnie umiejętności, my się cały czas szkolimy, uczymy, jeśli chodzi o techniki jazdy, dlatego najlepiej jest przyjść i poznać nas tak osobiście. Myślę, że to jest najlepszy sposób, a klub wtedy stoi otworem i dana osoba może stwierdzić, że się nadaje albo nie nadaje, albo mówi, że to są sztywniacy dla niego i nie chce jeździć, może ktoś chce jeździć sam. To jest najlepsze rozwiązanie. Przyjść, spotkać się z nami, gdzieś w drodze porozmawiać. Dużą wagę, jak już wspomnieliście, przykładacie do bezpieczeństwa, do tego, by wizerunek motocyklistów troszkę zmienić. Czy przez te 10 lat, jak myślicie, jak zauważacie, udało wam się to zrobić? Lepiej ludzie was postrzegają? Czy lepiej ludzie nas postrzegają? Myślę, że to się zaczyna zmieniać i akcje, które są organizowane w całej Polsce, nie tylko przez nasz klub, ale i przez inne stowarzyszenia motocyklowe, pokazują, że motocykliści są postrzegani w troszeczkę innym, lepszym świetle. Wiadomo, że są ludzie, którzy stawiają na jazdę na jednym kole, stawiają na jazdę po autostradzie 250 czy 300 na godzinę. Są tacy ludzie i oni zawsze będą. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na motocyklistów jako na ludzi, którzy robią wiele rzeczy, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Chcemy być postrzegani jako ludzie, którzy jeżdżą z głową na karku, którzy dbają o bezpieczeństwo na drogach, ale sami tego nie zrobimy. Niestety potrzebujemy też wsparcia troszeczkę od kierowców, po to są organizowane te różne wszystkie akcje typu patrz w lusterka, motocykle są wszędzie, ponieważ nas chroni tylko kask i kombinezon, nic więcej. Kierowca jest w samochodzie, a to jest blaszana skrzynka, która daje ogromne bezpieczeństwo, są poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, my nic nie mamy. Wiadomo, że jeżdżą ludzie różnie, staramy się robić wszystko, żeby stawiać na to bezpieczeństwo, żebyśmy mogli jeździć jak najdłużej, żebyśmy mogli jeździć jak najbardziej bezpiecznie. Rok 2013, jak już wspomniałem na początku, jest rokiem jubileuszu. Oprócz tych stałych wyjazdów, stałych akcji, jak na przykład rozpoczęcie sezonu motocyklowego, będzie również właśnie impreza jubileuszowa, która już 6 i 7 lipca w Kosewie. Kilka słów powiedzmy na ten temat. Uroczystość jubileuszowa, zwana zlotem jubileuszowym, jest to nasz pierwszy zlot organizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Muzycznych przy Codex Blues Festival. 6-7 lipca w Kosewie zjadą się motocykliści nie tylko ze Słupcy i okolic, ale motocykliści praktycznie z całej Polski. Nasi goście festiwalu. My jako klub przewidujemy sporo atrakcji. Jubileusz rozpoczniemy mszą świętą w parafii świętego Leonarda. Chcemy głośno przejechać paradą przez ulicę miasta Słupcy. Później wszystko już odbędzie się na przystani Horn w Kosewie. Atrakcji myślę, że dużo. Szczegółowy program przedstawimy później, ale głównie chodzi nam o to, żeby celebrować ten jubileusz, żeby spotkać się z zaprzyjaźnionymi klubami, z motocyklistami, żeby przedstawić bliżej nasz klub i wspólnie bawić się i biesiadować, bo głównie o to nam chodzi. Już dziś chcielibyśmy zaprosić wszystkich zakochanych w motocyklach, fanów muzyki bluesowej na Codex Blues Festival i pierwszy jubileuszowy zlot motocykli klubu WFM Słupca. Zapraszamy i do zobaczenia. Dziękuję. Moimi gośćmi byli Tomasz Chojnacki i Kacper Urbański z klubu motocyklowego WFM Słupca. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.